Witam Was serdecznie, moi drodzy. Wszystko idzie w porządku. E, mam nadzieję, witam Was w koszulce Over 9000. Także mam nadzieję, że i temat Wam się Over 9000 spodoba. Słuchajcie, o czym chciałem pogadać? Bardzo króciutki vlog, mega króciutki. Taka myśl mi się dzisiaj urodziła w webie moim y, i słuchajcie, mianowicie. <laughs> Się można kapnąć po e, tytule już tego vloga. Takie mnie naszło, tak sobie tak myślałem właśnie o tym, jeżeli by się zdarzyło w jakiś sposób, nie wiem w jaki, w sumie nieważne, wiecie, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki e, nawiedzi Was, nie wiem, złota rybka na przykład, czy coś takiego i daje Wam jedną szansę, ale tylko jedną, tylko jedną jedyną szansę. Just one shot, just one try and no more jedna jedyna szansa i daje wam do daje wam tak jakby do zrealizowania macie możliwość taką że możecie być gdziekolwiek chcecie na świecie <coughs> gdzie w jakimkolwiek czasie sobie wymarzycie, czyli możecie na przykład wybiec w przyszłość, albo cofnąć się w przeszłość do um, do danego miejsca przez Was wybranego. Rozumiecie, gdzie i kiedy byście chcieli być. Czyli, mm, ale załóżmy, że nie, że się rodzicie tam na nowo, tylko na przykład po prostu jesteście tam, jesteście w tym wieku, co jesteście teraz. Na przykład macie 20 lat, a chcecie się cofnąć, nie wiem, do średniowiecznego Krakowa. To jesteście po prostu 20-latkiem w średniowiecznym Krakowie. I powiedzmy, że, mm, no wiadomo, jak jesteście gdzieś za granicą, w innym kraju, to. Znacie tam język, obyczaj, wszystko, tak jakbyście tam byli zawsze, po prostu tak jakby, tak jak jesteście tu, to tak byście byli po prostu osadzeni tam. I to jest właśnie najważniejszy punkt, żebyście wy mi odpowiedzieli w komentarzu, co to by było za miejsce i co to by było za czas. Czyli, krótko mówiąc, zapytuję Was, gdzie i kiedy byście chcieli być, z wzięciem pod uwagę, że tylko jedna to może być rzecz tylko możecie jedno miejsce, jeden czas wybrać. I ja wam powiem. Zastanawiałem się dłuższy czas. Yy, I to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Sam sobie je wymyśliłem i sam w sobie wiem, że jest trudne. I powiem szczerze, że brałem pod uwagę dużo opcji, wiecie, dużo ludzi pewnie by wybrało coś takiego abstrakcyjnego, bardzo oddalonego, powiedzmy geograficznie czy czasowo od ich Obecnego miejsca i okresu życia. <laughs> I miałem dużo pomysłów w gowie, ale myślę, że jakby doszło do takiej okazji, to nie zmieniłbym miejsca życia. Zostałbym tutaj w Bytomiu na Górnym Śląsku, ale zmieniłbym czas. Zmieniłbym czas i cofnąłbym się powiedzmy w czasie tak do początku XX wieku. No, 100 lat wstecz na przykład. 1915 rok. Chociaż to straszny czas, bo wiadomo, yy, też, 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 też zawierucha wojenna, jeszcze i, i, i te sprawy. Ale no tak, 1900 i wzwyż. Ja bym po prostu chciał zobaczyć moje miasto rodzinne Bytom, wtedy Beuthen OS. Wtedy jeszcze niemieckie miasto. Chciałbym zobaczyć po prostu bardzo. I jak żyli tutaj ludzie wtedy, jak wyglądało one w latach świetności, jak kiedy jeszcze było ikoną górnośląską, prawda, miastem tętniącym życiem, najnowocześniejszym, jednym z najnowocześniejszych europejskich przemysłów? Po prostu myślę, że to bym właśnie wybrał, i tak jak jestem tutaj, to bym chciał być, ale właśnie te powiedzmy 100 lat temu. No. Także to bym, to, bym chciał, to bym chciał na swoje oczy zobaczyć najbardziej, gdyby przyszło do takiej opcji. A co jeszcze rozważałem? No oczywiście różne, różne rzeczy, na przykład chciałbym zobaczyć e, Miami lat 70 80 klimaty, wiecie, Miami Vice, GTA Vice City. Chciałbym zobaczyć początek państwa polskiego, czyli e, gdzieś dziesiąty, dziewiąty prze przełom wieków, dziesiąty wiek. Końcówka IX, X wiek, coś, coś z tych rzeczy, jak tutaj się dopiero formowały jakieś zalążki państwowości, potem chrzest i tak dalej. Chciałbym to oczywiście zobaczyć. Chciałbym zobaczyć średniowieczne, chciałbym zobaczyć kraje w średniowieczu, chciałbym zobaczyć Francję. Chciałbym zobaczyć na przykład Wielką Brytanię w trakcie boomu, w trakcie rewolucji przemysłowej. Chciałbym zobaczyć Stany Zjednoczone e, lat dwudziestych na przykład jest takich, takich, takich rzeczy, które bym chciał zobaczyć i czasów jest pełno, ale myślę właśnie, że gdyby była ta jedna opcja i bym mógł, to bym wybrał tutaj rodzimy mój bytom tylko po prostu w latach wcześniejszych. No, Ja Was zostawiam, moi drodzy, z tym pytaniem. Gorąco Was zachęcam do, 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 do pisania właśnie Waszych tych opcji. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie podyskutuję i zachęcam Was gorąco, moi drodzy, żebyście w komentarzach pod tym filmem, jak i pod każdym następnym vlogiem pisali... Wasze propozycje na następnego vloga, bo wiecie, ja mam tematów do gadania dużo, ale zawsze to fajnie, jeżeli wy zarzucicie jakiś temat, ja go może podchwycę, może zmodyfikuję, czy coś i na ten temat sobie po prostu pogadamy. Także na wasze propozycje vlogowe też czekam i bardzo was o nie proszę. No. Yy, gdzie są moje napisy? Yy, gdzieś muszę zrobić tak. O. o. No, to ja wam, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się film podobał, jeżeli podobał Wam się temat, to zostawcie łapkę do góry. No i trzymajcie się, i widzimy się już za niedługo w następnych filmach, w następnych vlogach, być może, pogadamy na Wasze tematy, na tematy właśnie zaproponowane przez Was. Także ja Wam dziękuję i trzymajcie się. Patrzcie tam jako. Do widzenia.